Cześć! Witam Cię serdecznie na moim kanale o makijażu permanentnym, na którym dzielę się swoją wiedzą popartą wieloletnim doświadczeniem. W tym odcinku przedstawię Ci, jaką pielęgnację pozabiegową proponuję moim klientkom. Z filmu dowiesz się, dlaczego pielęgnacja pozabiegowa jest ważna, co dzieje się z obszarem poddanym pigmentacji przez kolejnych 7 do 10 dni po zabiegu i jak wówczas postępować. Dowiesz się także, czego unikać w okresie gojenia. Podpowiem Ci, jak dbać o wygojone brwi, usta czy kreski, by jak najdłużej cieszyć się pięknym efektem. Zapraszam do oglądania. Zachęcam Cię również do subskrypcji i włączenia powiadomień. Piękne wykonanie zabiegu makijażu permanentnego to pierwszy krok do osiągnięcia wymarzonego efektu. Natomiast drugim, równie ważnym krokiem jest pielęgnacja domowa obszaru pozabiegowego. I tutaj wszystko spoczywa w Twoich rękach. Jeśli chcesz, aby Twoje brwi, usta czy powieki zagoiły się prawidłowo, a efekt końcowy był satysfakcjonujący, koniecznie przestrzegaj wszystkich wytycznych, które Tobie szczegółowo przedstawię. Dzięki temu unikniesz odbarwienia się pigmentu w kolor niepożądany, zainfekowania obszaru pozabiegowego, utraty pigmentu czy nierównomiernej pigmentacji. Nie martw się, to nie jest trudne. Schemat działania jest bardzo prosty. Wszystko wyjaśnię Ci krok po kroku. Co dzieje się z obszarem poddanym pigmentacji w okresie 7 do 10 dni po zabiegu i jak wówczas postępować? Dzień pierwszy. Bezpośrednio po zabiegu Twoje brwi czy usta mogą mieć bardzo intensywny kolor i wydawać się nieco przerysowane. Skóra wokół brwi może być lekko zaczerwieniona, a usta lekko nabrzmiałe. Powieki bezpośrednio po pigmentacji mogą być lekko opuchnięte, pojawić się może delikatne zasinienie w linii pigmentacji. Objawy te ustąpią w ciągu kilku godzin po zakończonym zabiegu. Nie martw się i nie panikuj, to okres przejściowy. Okres między pierwszym a trzecim dniem. 2 razy dziennie przemywaj obszar pozabiegowy wacikiem kosmetycznym nasączonym wodą przegotowaną, wodą do iniekcji lub wodą destylowaną. Rób to w sposób delikatny, ale dokładny, tak aby zmyć nadmiar limfy i nie dopuścić do powstania grubego stróbka. Obszar ten można delikatnie spędzić i dawać uczucie ciągnięcia. W przypadku pigmentacji ust nie spożywaj gorących oraz pikantnych potraw ani napojów. Nie przykładaj też zimnych kompresów. Jeśli doskwiera Ci efekt spierzchniętych ust, możesz drugiego dnia po pigmentacji zacząć nawilżać usta maścią z witaminą E lub nawilżającym kremem pielęgnacyjnym. Nie stosuj pomadek ochronnych w okresie gojenia. Nie jest to produkt jednorazowy. Możesz zainfekować obszar pozabiegowy. Dzień czwarty. Najczęściej w czwartym dniu po zabiegu obszar zapigmentowany zaczyna się łuszczyć. Złuszczanie następuje płatkowo i aby wspomóc proces regeneracji skóry, zacznij stosować preparat nawilżający do pielęgnacji. Najlepiej sprawdzi się tu maść z witaminą E lub krem, który dostaniesz ode mnie w gabinecie bezpośrednio po zabiegu. Na wcześniej oczyszczone miejsce zaaplikuj cienką warstwę produktu przy pomocy patyczka kosmetycznego. Pamiętaj, aby cały czas obszar pozabiegowy utrzymywać w czystości, czyli przemywać rano i wieczorem. Postępuj tak do całkowitego złuszczenia, czyli do około 10 dni. Rano i wieczorem przemywaj i bezpośrednio po oczyszczeniu obszaru zaaplikuj krem lub maść. Okres między dniem 5 a 6. Zaczyna pojawiać się dość znaczna różnica pomiędzy stróbkiem a efektem znajdującym się w miejscu, gdzie stróbek już odszedł. Szczególnie widać to w przypadku pigmentacji brwi. Nie martw się i nie panikuj. Wkrótce stróbki odpadną i efekt będzie jednolity. Okres między 7 a 10 dniem. Obszar pozabiegowy powinien być już wygojony. Jeśli widzisz pozostałości stróbka, nałóż na niego niewielką ilość preparatu nawilżającego i wmasuj go delikatnie patyczkiem kosmetycznym. W tych dniach Twoje brwi, usta czy kreski mogą wydawać się Tobie zbyt delikatne, nieco za ciepłe czy chłodne. Pamiętaj, skóra nadal się goi, a pigment się w niej stabilizuje. Ostateczny kolor będzie widoczny dopiero po 4 tygodniach od pigmentacji. Uzbrój się więc w cierpliwość. Czego unikać w okresie gojenia? Jeśli chcesz cieszyć się pięknym efektem, do 14 dni po zabiegu makijażu permanentnego bezwzględnie unikaj.
wystawiania na słońce pigmentowanych powierzchni i korzystania z solarium, wizyt w saunie i na basenie oraz długich kąpieli zarówno w wannie, jak i pod prysznicem. Nakładania makijażu i kosmetyków, takich jak płynów micelarnych, olejków, toników na obszar pozabiegowy. Absolutnie nie zdrapuj stróbków, ponieważ może to doprowadzić do powstawania blizny. Pozwól, aby obszar sam się wygoił. Stosuj się do zaleceń swojego specjalisty. Nie szukaj porad na forach internetowych czy wśród koleżanek. Jeśli masz pytania lub wątpliwości, w pierwszej kolejności skontaktuj się z osobą, która zabieg wykonała. Jak dbać o wygojone już brwi, usta czy kreski, by jak najdłużej cieszyć się pięknym efektem? Przede wszystkim nie zapomnij o zabiegu do pigmentowania, który należy wykonać w okresie od 4 do 12 tygodni od pierwszej pigmentacji. Ma on na celu dodania kolejnych niezbędnych warstw pigmentu, aby efekt utrzymywał się odpowiednio długo, oraz ewentualnej korekty delikatnych braków, które po pierwszej pigmentacji mają prawo wystąpić. Nie wystawiaj nadmiernie na słońce obszarów pigmentowanych. Proponuję stosowanie na te miejsca kremów z wysokim filtrem, faktor 40 lub 50. To samo dotyczy solarium. Na rynku jest wiele preparatów dobrej jakości, w które warto się na stałe zaopatrzyć, jak kremy, mgiełki czy pomadki z filtrem. Omijaj obszar pigmentowany podczas zabiegów kosmetologicznych, w szczególności podczas zabiegów złuszczających, jak peelingi chemiczne, tak zwane kwasy, zabiegi na bazie retinolu czy mikrodermabrazja. Makijaż permanentny brwi nie zwalnia z robienia regulacji. Jeśli masz już swoje wymarzone brwi o pięknym kształcie, pamiętaj, regularnie usuwaj włoski, które rosną poza konturem. Dzięki tej prostej czynności nie zaburzysz pięknego kształtu i unikniesz efektu ciężkich powiek. Jeśli Twoje włoski natomiast są jasne, warto raz na jakiś czas wykonać także hennę brwi. Wiedz, że efekt makijażu permanentnego nie pozostaje z Tobą na zawsze. Wraz z upływem czasu zmienia się jego intensywność. I aby zachować jego piękny wygląd, dobrze jest go odświeżać brwi raz na rok, a powieki i usta raz na 2 lata. Pamiętaj, że makijaż permanentny ma na celu podkreślić Twoją urodę w sposób naturalny. Nie zastępuje on mocnego makijażu wieczorowego. Ma on powodować, że bez makijażu dziennego, czyli bez pudru, różu czy cieni do powiek, będziesz wyglądać bardziej wyraziście, świeżo. A z kolei jeśli będziesz już wykonywać makijaż dzienny, zajmie Ci to o wiele mniej czasu, ponieważ Twoje brwi, powieki czy usta będą już podkreślone. Makijaż dzienny wykonasz ekspresowo. Dziękuję za Twoją uwagę. Jeśli ten filmik okazał się dla Ciebie przydatny, zostaw lajka. Zachęcam też do subskrypcji. Do zobaczenia!